Serwus, witaj w 18 odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś zapraszam na pieczeń wołową z grzybami. Zaczynamy! Składniki: wołowina, suszone grzyby, cebula, mąka oraz sól. Przygotowanie rozpoczynam od ugotowania grzybów w lekko osolonej wodzie. Gdy są gotowe, zabieram się za przygotowanie mięsa. Wołowinę rozbijam tłuczkiem, następnie nacieram ją solą oraz mąką. Tak przygotowaną sztukę mięsa smażę na silnie rozgrzanym tłuszczu. Istotne jest, by mięso dobrze zarumieniło się z każdej strony. Gdy jest gotowe na patelnię, dodaję cebulę pokrojoną w krążki oraz ugotowane grzyby, które kroję w kostek. Wszystko smażę przez kilka minut, po czym dodaję wywar ugotowanych grzybów około pół szklanki. Duszę pod przykryciem przez 2 godziny. Sprawdzam co jakiś czas, czy woda nie odparowała i gotowe. Tak przygotowaną pieczeń wołową kroję w plastry i podaję z kaszą lub ziemniakami. Życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków serii Tradycyjna Polska Kuchnia oraz zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam, Krychu Gotuje.